policjanci z Ostrołęki wspólnie z policjantami z Centralnego Ośrodka, którzy przyjechali tutaj pomagać kolegom z Ostrołęki, zatrzymali cztery osoby, które stanowią które są członkami grupy Beretta, mężczyzn o pseudonimie Beret. My zatrzymaliśmy 42-letniego Andrzeja B. pseudonim Beret, mężczyznę, który kierował tą grupę. Podejrzewamy te osoby o handel narkotykami, o handel bronią, o nielegalne posiadanie i broni, i narkotyków. Policjanci obserwowali tych mężczyzn ostatnio od kilku dni. Przeszukano ich mieszkania, przeszukano ich pomieszczenia, w których mogli coś ukryć, i to okazało się, że całe dziesiątkę. Policjanci zabezpieczyli 1,5 kg amfetaminy, zabezpieczyli także 0,5 kg marihuany, zabezpieczyli broń maszynową. Z zabezpieczonych narkotyków, z samej tylko amfetaminy, która została zabezpieczona, z tego 1,5 kg amfetaminy, już można byłoby zrobić nawet około 15 tysięcy działek. Grupa Beretta to grupa, która działała kiedyś, ona została już rozbita. Andrzej B. to osoba, która była już notowana przez nas, była notowana za haracze, za podkładanie ładunku, była notowana także za uprowadzenie, odbywała karę pozbawienia wolności. Pozostali członkowie tej grupy także znani są policji.